Witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Wiedźmin 2 edycja rozszerzona. Ja jestem Sarge i dzisiaj zakończymy sobie najprawdopodobniej akt drugi. Ruszamy odszukać Shile de Tancarville. Ostatnio pokonaliśmy tutaj Adama Pangrata, walczyliśmy też z Deathmoldem, jednak ten ostatni niestety nam uciekł. I to jest akurat mały problem, no ale dobra. Domyślałem się, szczerze mówiąc, że tak łatwo go nie pokonamy. I to też się zresztą sprawdziło z moimi przewidywaniami. W sumie to jak tutaj wychodzę, to powinienem raz jeszcze wypić sobie jaskółkę przynajmniej, żeby ona mi tutaj regenerowała energię życiową. I tak też zrobię, tym bardziej, że słychać tutaj odgłosy walki, więc wygląda na to, że z pewnością jeszcze sobie powalczymy. Zresztą tego się spodziewam tak naprawdę. Jaskółka myślę, że wystarczy. Regeneracja wigoru, ewentualnie większa. Odporności. Prawda jest jednak taka, że na normalnym poziomie trudności jakieś inne eliksiry nie są zbytnio przydatne. Dobra, wypij tę jaskółkę tylko. I ta regeneracja w zupełności właśnie powinna zaspokoić moje potrzeby w tym momencie. Ruszamy w takim razie. No i będziemy świadkami tego całego ataku na Vergen w tym momencie. Pierwszy raz tutaj wejdziemy do tej strefy, która dotychczas w ścieżce Rosha była dla nas zamknięta. Patrzcie, kogo my tu mamy, Zoltan. Na pochybel, skurwysyn! A już myślałem, że to Heselowe barachło przedostało się przez tunele. Próbowali. To pięknie, żeś im to zełbów wybił. Dobrze cię widzieć. A Jaskier gdzie? Ruszył na zachód, do Oxenfurtu. Komu podpadł tym razem? Henseltowi. Patrz, mógł poczekać. Przecie Henselt zbierze zaraz baty na gołą żyć. Zoltan, Vergen upadnie. Wynoś się stąd, póki jeszcze możesz. To nie byłoby po krasnoludku, co? Zostawiać go panu? Jeszcze czego? Tylko nie daj się zabić. Sam się nie daj, Benzwale jeden. A właściwie to co ty tutaj robisz? Mamy porachunki z Henseltem. A kto tutaj nie ma? Osobiście dowodzi armią? Takie okazji by nie przepuść. Szukamy Shili de Tancarville. Podobno była w Mignęło mi jej. Wyniosłe dupsko, ale tylko przez chwilę. Cały czas przesiaduję w chałupie tej drugiej czarodziejki. Jak to? Filipa to! Może się tam rżnął, bo słyszałem, że Filipa... Gdzie to jest? Najbardziej wysunięty dom na północ. Najłatwiej tam dojść przez Mostlinowe. Aha, i jeszcze jedno. Ta cwaniara ma tajne przejście, które prowadzi za mury miasta. Dzięki. Jeszcze coś. Oto czyli Jorveta. Z garstką wiewiórek broni się w kasztelu. Pomóż. Biegnij do kwatery Filippy lub na odsiecz Jorvetowi. No cóż, powiem wam tak. Wprawdzie ja tutaj nie idę ścieżką Jorveta, tylko Rosha, ale zrobię to dla Zoltana i faktycznie pomożemy Jorvetowi. Myślę, że tutaj nic nam nie zaszkodzi, żeby troszkę Jorvetowi pomóc, troszkę przynajmniej spełnimy życzenie Zoltana. Jest most! Chodź! Dobra, musiało do tego dojść, że się rozstaniemy. No i zobaczmy. Tutaj dwie strony. Tylko w którą stronę mam się udać do Jorveta? Oto jest pytanie. Otwórz. Nie jestem szczerze mówiąc pewien. Czekajcie. Zapisz stan gry. Jeszcze raz. Nie no, kwatera Filippy pewnie jest tam na północy. Najwyraźniej. A ja musiałbym tutaj gdzieś w prawo się udać, żeby pomóc Jorvetowi. Wow, 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 tutaj mnie atakują jeszcze. Na razie sobie ich odpuszczę, przejdźmy tam po prostu.
I tak jak mówiłem, spróbujemy po prostu spełnić życzenie Zoltana i właśnie wspomóc trochę Jorvetha, chociaż wątpię, że on będzie jakoś szczególnie zachwycony naszym widokiem, skoro jakby nie patrzeć, jesteśmy bardziej po stronie Rosza. No ale tak jak mówię, chodzi mi tutaj głównie o to, żeby spełnić życzenie Zoltana, któremu jednak widać było, że zależało na tym, abyśmy pomogli Jorvethowi. A przecież tutaj nam się wielka krzywda nie stanie, jeśli to zrobimy. Czekajcie, weźmy sobie znak Quen w pogotowiu. Ajajaj, wyrwałem. Nie muszę wprawdzie z nimi walczyć, ale pomóżmy tutaj im. Dobra, jeszcze tych dwóch tutaj. Skubani, no. Może jednak wezmę Arda, będzie dużo szybciej. Wow, co to było? No to nieźle. Dobra, którędy teraz? Tutaj chyba. Czekajcie, bo tutaj jeszcze są jakieś skrzynki. Zbieramy w miarę możliwości. Stąd też mogę pozbierać. Proszę bardzo, krasnoludzkie wzmocnienie. Po tej stronie raczej nic ciekawego. Tutaj na dole chyba też nic. Mamy martwe ciała jedynie. Dobra, to w takim razie myślę, że wejdziemy za chwilę wyżej, chociaż jeszcze tutaj Oreny. Skóra i sukno. Dobra, z tych rzeczy akurat nie muszę nic zabierać, tak naprawdę. Ewentualnie mogę jeszcze zajrzeć do tych pomieszczeń tutaj. No ale podejrzewam, że nie jest to konieczne, chociaż zawsze można coś ciekawego odzyskać. Na razie tylko Oreny. Jeszcze więcej Orenów. I to by było na tyle. Sprawdzimy za chwilę jeszcze drugie przejście. Tak naprawdę to nam się nie spieszy tutaj. Wbrew pozorom, wbrew temu co się tutaj dzieje. To niezależnie od tego jak długo nam zejdzie droga tam do kwatery Filippy, to i tak będą takie same wydarzenia tam na miejscu. Dlatego też bez większych problemów decyduję się na to, żeby właśnie troszkę tutaj pozwiedzać. No i tutaj chyba pomożemy Jorvethowi. Wow, wow. Dobra, po kolei. Najpierw ci żołnierze. No, z tyłu, atakuj, atakuj. Aj, co to miało być? Kurde, przecież leżał. Ale okej. Jeszcze tutaj. Mamy Jorvetha. No to stary, pewnie się zdziwiłeś, że tutaj jestem. Ale przyszedłem ci pomóc. Kurde, tego teraz nie obejdę. Może teraz. Okej. No i co powiesz? Jorvet. Aż tak cię zamurowało? Prędzej bym się ciebie spodziewał między żołdakami Henselta. Nigdy mnie nie rozumiałeś, Jorvet. Po prostu nie zapomniałem o Flotsa. A to, że górne Edirn padło, nie oznacza, że pochowamy się po lasach. Twój sen się skończył, Jorvet. Nigdy. No cóż, jak widać, zbyt ciepło to nas nie przyjął. No ale ja się wcale temu nie dziwię, szczerze mówiąc. Dobra. Pomogliśmy zgodnie z życzeniem Zoltana, a teraz już tylko pozostaje nam udać się do kwatery Filippy Einhardt i tam być może, mam nadzieję przynajmniej, że będzie Sheila de Tancarville. Całą sprawę będziemy mogli załatwić. Oprócz tego Henselt wciąż jeszcze jest na naszym celowniku. Tylko kurde, co z tym Henseltem zrobić? Jakby nie patrzeć, to jest nadal król. W imieniu króla Henselta, otwierasz! No, powalimy tego golema, spróbujemy. Atakuj, wiedźmin, atakuj. Tutaj standardowa taktyka, czyli... Ajajaj. Czyli najpierw Ard, a później atakujemy mocnymi uderzeniami po prostu. Dobra, odejdź. I raz jeszcze. Proszę bardzo. W ten sposób tak naprawdę nic nam nie jest w stanie... Wow! Chciałem zrobić, że nic nam nie jest w stanie zrobić, chciałem powiedzieć. Ale widzieliście, jednym uderzeniem odjął mi całą energię. Dobra, próbuję raz jeszcze, chociaż znowu odjął mi prawie całą energię jednym ciosem. No ale teraz już przynajmniej jestem o tyle nauczony doświadczeniem,
że używam sobie znaku Quen. No i to pierwsze uderzenie nie zrobi mi zbyt wiele. Więc przynajmniej tyle dobrego. Tylko że teraz muszę być bardzo ostrożny. Dobra, atakujemy znowu. Jest naprawdę wytrzymały ten golem, to trzeba mu przyznać. Ale jeśli będziemy cierpliwi, to go załatwimy. Niech jeszcze raz zaatakuje tą swoją szarżą. Wtedy go obejdziemy z tyłu. Tak jak teraz na przykład. Jeszcze raz parę ciosów. Nawet podejrzewam, że nie muszę z nim walczyć, że mógłbym pewnie tam od razu prosto pójść. Ale w sumie czemu by nie skorzystać z okazji. Zawsze to zarobimy sobie jakieś tam punkty doświadczenia i pewnie jakieś łupy fajne. Dobra, tym razem oberwałem. Trzeba będzie za chwilę użyć znowu znaku Quen. Tylko poczekam, aż się trochę zregeneruje mi wigor. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Gdzie on idzie? Kurde. Cofaj się. Jeszcze dwa sloty na wigor. Niech się zregenerują. No i dobra. Atakujemy w takim razie. Witam. Proszę bardzo, załatwiony. Uciekamy jeszcze. Myślałem, że wybuchnie, ale na szczęście nic takiego się nie stało. No i zabieramy oczywiście trofeum z żywiołaka. To już miałem to trofeum, więc nic nowego. Ono było gorsze od tego, co mam obecnie. A tymczasem jesteśmy przy kwaterze Filipy Einhardt, więc wchodzimy tutaj. No i Sheila uciekła. Do zobaczenia, blok mój. Spóźniłeś się, król. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Mów albo... Nie bądź śmieszny. I tak nie wypuścisz mnie żywego. Wiedźmin jasnowidz! Zabić go! Aj, Hensel, ty naprawdę podpadasz tutaj, podpadasz. Chyba nie sądzisz, że twoi gwardziści będą w stanie powstrzymać Wiedźmina, co? Uważajmy tutaj, poczekamy znowu na załadowanie wigoru. Użyjemy po raz kolejny Quen. Można się trochę z nimi tutaj pobawić teraz. Oni tak będą próbowali mnie trafiać. No, teraz to im się udało akurat, okej. Przyznaję, przyznaję. Ale Quen. Hard. I atakujemy. Dobra. Jeszcze raz. Dobić go. I uciekamy, uciekamy, uciekamy. Teraz ty. Tamci w ogóle grzecznie stoją przy królu, pilnują go oczywiście. No to zapraszam, panowie. Sam król widzę, że też atakuje. Proszę, proszę, jaki odważny. Rozprawimy się z nim w takim razie, a przynajmniej na razie zacznijmy od tych gwardzistów. Ajajaj. Odejdź, odejdź, odejdź. Teraz Quen. No i standardowa taktyka, czyli hardem i atakujemy. Dobra, jeszcze raz. Ach, tutaj kurde, oczywiście go nie trafię. Też ciężko obejść od tyłu, bo wtedy pozostali atakują. Dobra. Jeszcze raz wezmę Quen. Aj, uderzył mi od razu na starcie, no. Odejdź, odejdź, odejdź. Ach, szkoda teraz, kurde, tej energii traconej. Kurde, tamtego chciałem obejść, ale też nie będzie takie łatwe. Przejdźmy tutaj. Dobra, udało się. Całe szczęście, że mamy te przejmowanie obrażeń przez Quen. Odejdź, odejdź, znowu. Za bardzo ryzykuję w tym momencie, ale okej, udało się. No i został tylko i wyłącznie Henselt. Więc myślę, że już pójdzie bardzo łatwo. Jeszcze raz znakiem Art powalamy go. Dobijamy. I to tyle. Umiesz robić mieczem. W
końcu znalazłem godnego przeciwnika. Wygrałeś bitwę, ale wojnę przegrałeś. Miasto jest w moich rękach. A ty jesteś w moich. Dla dobra temerskiej korony Vernon Roche nie cofa się przed niczym. Jeśli trzeba, staje się mordercą lub wymaga tego od innych. Bernard Loredo przynosił światu tylko pogardę, cierpienie. Dlatego pomogłem Roche'owi, związałem się z jego ludźmi. I stanąłem przed kolejnym wyborem. Zabić komendanta zabitej dechami faktorii to co innego niż zabić króla. Nawet jeśli obaj są mordercami i gwałcicielami. Vernon Roche, temerski kogucik w niebieskie paski. Co mi zrobisz? Wiesz, co cię czeka. Nie zabijecie mnie. Nie odważycie się. Jestem królem Kedwen, a niedługo i Dolnej Marchi. Beze mnie północ nie przetrwa. Zwyciężyłem! Wiecie, dlaczego tak się śpieszyłem z bitwą? Wiecie? Musiałem zdążyć przed Loch Muin. Gra na czas. Załatwmy go. Czekaj. Mów, królu. Co się wydarzy w Loch Muin? Nowy porządek świata. Nowe granice. Wszystko się zmieni. Będą tam wszyscy władcy północy, królowie i książęta. Znacie to stare powiedzenie. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Czarodzieje zostali zaproszeni? To ich pomysł. Chcą wskrzesić radę i kapitułę. Chcą odzyskać swoje prawa i przywileje. Miejsce w społeczeństwie, te bzdury jakieś. Wykiwałem ich wszystkich. To ja będę dyktował traktaty. Ja pokażę, gdzie jest ich miejsce. Kazałeś zabić moich ludzi. Oczywiście. A co wy robicie ze szpiegami w Temerii? Rozdajecie im nagrody? Nikt z powieszonych nie należał do spisku. Tylko ja. Znasz takie powiedzenie? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Twoje łotrostwo sięga chmur. Co nazywasz łotrostwem? To, że dzięki mnie Kedwen jest silniejsze niż kiedykolwiek przedtem? Jesteś głupi. Jestem ostatnim władcą północy, z którym Nilfgaard musi się liczyć i będzie się liczył. Wiedźminie, przemów mu do rozsądku. Mordowanie i gwałcenie też zaliczasz do królewskich cnót nowego porządku? Każda dziewka marzy, żeby wychędożył ją król. A Wes? Oskarżyła ci się? A myślałem, że jej się podobało, bo piszczała jak nienaoliwiona ośka. No i kurde, wbrew pozorom, przed nami jeden z najcięższych wyborów moralnych w tej grze. Może się wam wydawać, że jest to takie proste, że król jest taki zły i należy mu się śmierć, ale z drugiej strony, kurde, przecież to jest nadal król. Przez całą grę tak naprawdę oczyszczamy się z zarzutu, że nie jesteśmy królobójcą, a w momencie, kiedy pozwolimy Roche'owi zabić Henselta, no to sami będziemy współwinni. Krew Henselta będzie tak naprawdę na naszych rękach. W dodatku niejako przysłużymy się tutaj Leto i spółce, który przecież chce, żeby królowie zginęli. No a po drugiej stronie stoi fakt, że Henselt dopuścił się tylu zbrodni, wykorzystuje swoją władzę i jak sami widzicie, kompletnie tego nie żałuje, wręcz szczyci się tym, co robi i to tylko wzbudza jeszcze większą nienawiść w stosunku do niego i to mi mówi, żeby go jednak zabić, żeby Roche'owi pozwolić na to zabójstwo. No ale też wiem, że mogą być tego nieciekawe konsekwencje, więc decyzja jest naprawdę bardzo trudna i tak naprawdę jakiej byśmy nie podjęli, to każda z nich będzie niosła za sobą swoje dobre i złe strony, więc żadnej nie można uznać za tą najlepszą. Też trzeba pamiętać, że jeśli zabijemy Henselta,
no to Kedwen będzie paradoksalnie słabsze. Paradoksalnie to właśnie Henselt swoimi działaniami sprawił, że Kedwen urosło w siłę. Kurde, no powiem wam tak, decyzja ciężka mimo wszystko, ale jednak nie mogę mu darować tego, co zrobił. I nie chodzi mi nawet tylko o zgwałcenie Ves, ale o te wszystkie pozostałe działania, o zamordowanie i powieszenie niebieskich pasów, o wszystko inne, co tutaj zrobił bez żadnych skrupułów. No i chyba przeważył u mnie fakt, że tutaj Henselt tego absolutnie nie żałuje. Wybaczcie tą moją przemowę dłuższą, ale chciałem wam po prostu wyjaśnić swoją decyzję, czemu podejmuję taką, a nie inną, ale w tym przypadku pozwolę po prostu Roszowi, żeby wykonywał swoją robotę. Zostawiam was samych. Nienaoliwiona Ośka. Śmieszne. Bardzo śmieszne. Nie ośmielicie się. Pora kogoś zabić. Jestem Henselt z Ardkaraik, ostatni z rodu jednorożca. Nie będę przed tobą skomlał. Spójrz mi w oczy. No dalej, mści się. Pchła pogryzła lwa. No kurde, mocna scena. Zabiliśmy przecież króla, jakby nie patrzeć. Henselt? Tylko my wiemy o tym, co się tu wydarzyło. My i Henselt. Zapomnijmy o tym. Ja już zapomniałem. Sheila teleportowała się do Lok Muin. Gdzie Sheila, tam i Leto. Mordercy ciągną na pokojowe obrady. Nie może nas tam zabraknąć. Jedyny plus taki właśnie, że nikt o tym nie wie. Sheila de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lok Muin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lok Muin, mistrzu Jaskrze? Cóż, wasz sługa i kronikarz musiał uchodzić z Doliny Pontaru. Swe bohaterskie wystąpienie przeciwko królowi Henseltowi mógł bowiem przypłacić życiem. A grzechem wobec sztuki byłoby dać się pokornie życia pozbawić i pozwolić relacji tych niezwykłych wydarzeń zginąć na zawsze. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lok Muin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. No i jak zwykle Jaskier w swoim stylu podsumował nam całe wydarzenia z aktu drugiego, niejako troszkę chyba przypisuje sobie zbyt dużo zasług właśnie do siebie, no ale do jego stylu opowiadania już się przyzwyczailiśmy. Jeśli chodzi o ten odcinek, to będzie tyle. W kolejnym od razu rozpoczniemy sobie akt trzeci, który jest już podobno krótszy od aktu drugiego, więc myślę, że do końca gry zostało nam jeszcze kilka odcinków. Ja już się nie mogę doczekać, jak to wszystko się zakończy. Mam nadzieję, że wy również. Do usłyszenia.